Dzień dobry, witamy w programie Wokół Powiatu. Nasz gość, starosta Tomasz Tamborski. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie starosto, zacznę od tematu dość gorącego. Wczoraj byłem na linii z posłem Markiem Hokiem. Odbywało się posiedzenie zespołu parlamentarnego w sprawie drogi S6, a pytam o węzeł Byszewo, bo jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten węzeł zostaje przywrócony, natomiast poseł Czesław Hoc próbował doszukiwać się, że tak powiem, no, działania przeciwko temu węzłowi, że oto drogi, która miała się, że tak powiem, krzyżować z S6, do tej pory nie wylano asfaltem, tylko jest brukowa, no i przez to niestety nie można było tego węzła zbudować, a droga jest powiatowa. Droga jest powiatowa, natomiast ona w chwili obecnej nie ma charakteru drogi o dużym natężeniu ruchu. Mamy drogi o znacznie większym natężeniu ruchu i te drogi w pierwszej kolejności będą poddawane remontom. Budowa drogi S6 w tym wariancie kobrzyskim jest wykonana w formule zaprojektuj i wykonaj, więc jest odpowiednio dużo czasu, jeżeli ta decyzja dotycząca przywrócenia węzła w Byszewie zapadnie, to mamy odpowiednio dużo czasu, aby w tym zakresie tą drogę przystosować. Myśmy do tej pory celowo pozostawili charakter tej drogi, troszeczkę takiej historycznej, bo to jest, powiedzmy, droga, która... Czyli to nie sabotaż. To nie jest sabotaż, to jest droga, która ma swój urok, tak? Nasadzona jest z boku pięknymi drzewami, ma rzeczywiście bruk, który pamięta XIX wiek i w tym charakterze tej bardzo trwałej konstrukcji do tej pory przetrwał. Przecież kiedyś wcześniej było tam mniejsze natężenie ruchu, dzisiaj jeżdżą tam samochody i ciężkie ciężarowe, i ciężkie maszyny rolnicze, i ta droga świetnie się spisuje i do tej pory nie było takiej potrzeby dokonywać te zmiany, tylko w kontekście tego, że być może w przyszłości taki węzeł powstanie, bo proszę pamiętać, że te dyskusje, czy droga ma iść tym wariantem kołobrzeskim, czy też wariantem tutaj w okolicach Karlina, były prowadzone w roku 2010, 11, 12, dopiero później zapadła decyzja o tym, żeby robić to w wariancie kołobrzeskim, a później dopiero nam pokazano ewentualne w tym zakresie przebiegi, ewentualne węzły i wtedy też nie zwrócono uwagi na to, że jest ta droga powiatowa, aczkolwiek proszę pamiętać, że przy budowie dróg o wyższej kategorii zawsze jest zasada taka, że zjazdy oraz pewne odcinki dojazdu są budowane w ramach właśnie budowy drogi wyższej kategorii i tutaj też w pewnym odcinku tych prac mogłaby to prowadzić Generalna Dyrekcja jako to główne zadanie. Natomiast plany dotyczące, to jest proszę zwrócić uwagę, schetynówek, tego narzędzia dotyczącego budowy dróg lokalnych, mówią o tym, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą pozytywnie te wnioski dotyczące tych dróg, które mają bezpośredni kontakt, bezpośrednią łączność z drogami w kategorii A, w kategorii dróg krajowych, a szczególnie w kategorii dróg S. Mówimy tutaj o sieci TNT i w tym przypadku oczywiście, jeżeli powstałaby decyzja, czy też ta decyzja by została przywrócona dotycząca budowy węzła w Byszewie, w pierwszej kolejności pewnie takie dofinansowanie na budowę tego odcinka drogi powiatowej były do nas skierowane, bo właśnie przecież jest to droga o tym charakterze, drogi kategorii S w sieci TNT europejskiej. Czyli generalnie rzecz biorąc, jest możliwość budowy, pana zdaniem, tego węzła? Znaczy, nie tylko możliwość, ale wydaje mi się i konieczność, bo proszę państwa, jeżeli popatrzymy na przebieg drogi S6, on jest dzisiaj znany. Myśmy nawet celowo umieścili pliki z przebiegiem tej drogi. Na naszej stronie internetowej powiatu kołobrzeskiego można wejść, jest specjalna zakładka i obejrzeć sobie, w jaki sposób, w jakich miejscach będzie przebiegała droga S6. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców. To jeżeli państwo na to popatrzą, to pierwszy węzeł tutaj od strony Szczecina jeszcze na terenie powiatu gryfickiego byłby zlokalizowany w miejscowości tak zwany węzeł Kiełpino. To jest miejscowość około 15 km oddalona od Rymania. I później kolejny węzeł, następny byłby dopiero w miejscowości w samym Kołobrzegu tutaj na wysokości fabryki domów. Tam jest planowany węzeł Kołobrzeg Zachód, kolejny węzeł Kołobrzeg Wschód na wysokości ulicy Krzywoustego. Czyli proszę państwa, blisko 30 ponad kilometrowy odcinek byłby pozbawiony jakiejkolwiek możliwości wjazdu na teren powiatu kołobrzeskiego, tej środkowej części, czy też środkowej części powiatu gryfickiego. No i teraz osoby, które chciałyby się dostać szybko do gminy Siemyś, do gminy Rymań, do gminy Gościno, czy też gminy Dygowo, no musiałyby tej drogi, faktem, że drogą w kategorii S troszeczkę nadłożyć, ale generalnie trwałoby to dłużej, stąd też
wydaje mi się, że odległość tak zwana międzywęzłowa nie powinna być aż tak duża w ilości około 35 km, 30, a ten węzeł na pewno by się przydał właśnie po to, żeby uaktywnić i tą, co się nazywa fachowo dotyczącej kwestii dostępu do dróg publicznych tej kategorii S, powinno być to wykluczenie transportowe, powinno być tutaj w tym momencie poprzez budowę tego węzła zminimalizowane, a z tego co wiemy, przecież plany dotyczące rozwoju gminy Siemyśl przewidują tam również być może lokalizację parków technologicznych, lokalizację stref przemysłowych, gmina ma do tego odpowiednie warunki, więc na pewno by to w tym momencie tą gminę bardzo mocno wzbogaciło, no i upoważniło do tego, aby móc aplikować później ośrodki na budowę właśnie tych takich przestrzeni przemysłowych, przestrzeni infrastrukturalnych. Za nami rok szkolny, a właściwie jego rozpoczęcie, a uczniom wręczono już stypendia. Ale uczniom klas drugich, tak? Bo nie możemy. No nie. To też od razu wyjaśnić. Dostać stypendium. Każda rada pedagogiczna każdej szkoły podjęła decyzję o przyznaniu tego stypendium dla najlepszych uczniów. No mamy liderów, ci liderzy są liderami w klasie, we własnej szkole, pewnie w przyszłości staną się liderami na uczelni, później w jakiejś pracy zawodowej. Są to stypendia wypłacane przez okres roku szkolnego 10 miesięcy w wysokości 250 zł każdego miesiąca. No, są to jakieś powiedzmy kwoty jak na kieszonkowe dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zupełnie godziwe. Mamy uczniów, którzy osiągają średnią powyżej 5, 5,2, 5,3. Proszę Państwa, w sytuacji takiej, w której w niektórych klasach, na niektórych kierunkach mamy ponad 30 przedmiotów, w których uczniowie się kształcą, no to osiągnięcie tego wyniku jest naprawdę, wymaga wiele wysiłku, no bo zdobycie chociażby z jednego przedmiotu oceny czwórki, co jest oceną dobrą, tak, no powoduje to, żeby tą średnią osiągnąć powyżej 5, trzeba później z innych przedmiotów osiągnąć 5, a jeszcze z innych przedmiot w skali do ocenę 6, więc serdecznie gratulujemy. Okazuje się, że ci uczniowie nie tylko mają świetne predyspozycje dotyczące samej nauki, ale również uprawiania sportu, mamy tam siatkarzy, koszykarzy, osoby udzielające się społecznie, wolontariuszy, no serdecznie gratulujemy. No i była właśnie okazja, żeby się z tymi uczniami spotkać, wręczyć im stypendia, wręczyć też nagrody dla prymusów. Była to też również okazja, żeby wręczyć awanse zawodowe dla nauczycieli, którzy ten awans zdali egzamin, ten awans osiągnęli, to właśnie zostały wręczone im te nominacje. Mieliśmy też miły jubileusz 30-lecia pracy zawodowej pani dyrektor Grażyny Bogdziewicz, serdecznie gratuluję i pozdrawiam. Oraz mieliśmy okazję poznać trójkę uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, laureatów konkursu fotograficznego, tego, który, co chcę podkreślić, będzie prezentowany na Expo w Hiszpanii. Uczniowie na sesji fotograficznej ujawnili tutaj Europie, pewnie całemu światu, na Skobrzeski ogórek. Była to bardzo ciekawa sesja. Materiały te zostały zauważone i będą, tak jak powiedziałem, prezentowane na Expo 2015. Tu były też specjalne nagrody, podziękowania dla tej trójki, no wyjątkowo zdolnych uczniów. Kolejny temat, gdyby zechciał Pan wyjawić, jeżeli to oczywiście możliwe, Kurier 2015, te Wasze ćwiczenia powiatowe, które dzisiaj trwają. Co to jest? Proszę Państwa, no, to jest pewien cykl, tak? Nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego właściwie co kwartał organizuje różne ćwiczenia, różne symulacje. W dniu wczorajszym mieliśmy symulację może taką bardziej terenową, bardziej praktyczną. Wymyślimy sobie, że na rzece Parsente pojawi się jakaś niezidentyfikowana substancja. Rozstawiono trzy zapory, jedną w Zambrowie, jedną na wysokości szkoły muzycznej i jedną na wysokości mostu portowego. Zapory, które miały zabezpieczyć nam przedostanie się substancji niewiadomego pochodzenia do morza. Dwie zapory bardzo sprawnie ustawiono, tą tutaj w mieście. Mieliśmy troszeczkę kłopotów z zaporą ustawioną w Zambrowie. Tam ta rzeka niestety ma troszeczkę bardziej jest szybki nurt, więc były troszeczkę większe kłopoty. Uruchomiliśmy oczywiście w tym zakresie w ramach tych ćwiczeń stację naszego sanepidu. Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska zostały pobrane próbki, ale oczywiście były to tylko symulacja tego zdarzenia, no ale ono zawsze pokazuje pewne błędy, pewne niedociągnięcia, które później można poprawić. Tutaj wiemy, że w przypadku na przykład tej zapory, którą dysponuje
Straż Pożarna Państwowa, ona właśnie wystawiała się w Ząbrowie. Trzeba będzie pewne korekty wprowadzić, dlatego że nie do końca skutecznie tej zapory udało się, tą zaporę udało się rozstawić. Natomiast wracając do dnia dzisiejszego, mamy ćwiczenia Kurier 2015. Jest to pewna forma sprawdzenia możliwości dostarczenia kart mobilizacyjnych dla mieszkańców naszego powiatu. No, żyjemy w takich czasach, że w pewnym momencie trzeba będzie nagle poprosić mieszkańców naszego powiatu o pomoc, czy to w zakresie klęsk żywiołowych, czy jakichś innych zdarzeń, czy też nawet zdarzeń o charakterze militarnym. Pobraliśmy jako powiat karty mobilizacyjne z Wojskowej Komendy Uzupełnień. O godzinie 7 poprzez specjalny sygnał skierowany do mnie została ta akcja rozpoczęta. Ten sygnał ode mnie został przekazany do naszego zarządzenia kresowego. Kurierzy udali się do WKU, pobrali karty mobilizacyjne. Te karty mobilizacyjne zostały przewiezione do gmin, a gminy tutaj w zakresie własnych zarządzania kresowego własnego dostarczały to wytypowanym osobom. No osoby te nie będą musiały się zgłosić oczywiście do jednostki, nie ma takiej potrzeby. Ale kto jest tym szczęśliwcem? Nie ma takiej potrzeby, ale chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, czy ten system jest szczelny, czy rzeczywiście w bardzo krótkim czasie możemy te karty odebrać, dostarczyć do gminy, a gminy z kolei dostarczy to do osób, które będą powołane do działań w formacjach obronnych naszego kraju. Czyli one do fizycznych, faktycznie istniejących osób trafiły? Nie, to nie ma jakichś tam wirtualnych działań. Są normalne WKO, normalne typowane osoby WKO, przecież prowadzi rejestry osób, które są zdolne do spełnienia obowiązku obrony ojczyzny i fizycznie te osoby z imienia i nazwiska wskazane, te karty zostały pobrane w kopertach zamkniętych, no i tą ścieżką właśnie poprzez gminy dotarły w chwili obecnej właśnie docierają, jak nagrywamy ten program do poszczególnych osób. No kurierzy muszą dotrzeć, znaleźć tę osobę, czyli trzeba wiedzieć, czy ta osoba jest w pracy, czy ta osoba jest w domu, mieć telefon. No, taka karta mobilizacyjna musi być dostarczona bezpośrednio osobiście danej osobie. No, bardzo ciekaw, podoba mi się, jestem ciekaw wyników, jak to wyjdzie. No, na pewno drogi powiatu kłobuskiego nie zapewnią się teraz osobami powołanymi w ramach tej mobilizacji, ale mówię, no chodzi o sprawdzenie szczelności tego systemu po to, że kiedy rzeczywiście mogłaby nastąpić taka sytuacja, żebyśmy byli pewni, że bardzo prosto sobie w ten sposób z tym zadaniem poradzimy. Mam nadzieję, że to było jakieś proste wyjaśnienie, bo jak taki, że tak powiem, rezerwista dostałby akt powołania czy kartę mobilizacyjną, bo tak się to nazywa, akt powołania, ten kartę mobilizacyjną, można, że tak powiem, spaść z krzesła. No, to też jest od razu informacja o tym, że są to tylko ćwiczenia, tak? No, nie chcemy tutaj wprowadzać jakiegoś niepokoju na tej zasadzie, że ktoś nagle musi zostawić wszystko, co ma w domu, mieć tutaj jakiś określony czas na to, żeby się dostać do określonego punktu zbiórki, do określonego punktu mobilizacyjnego z gotowością do pełnienia tej służby. Dożynki, panie starosto, przed nami w sumie powiatowe dożynki, bo jeszcze Hawdygowie jedne są. Mieliśmy już dożynki w gminie Ustronie Morskiej, mieliśmy dożynki w gminie Rymań. No troszeczkę tutaj pogoda krzyżowała plany. W gminie Ustronie Morskiej musieliśmy o parę minut przesunąć sam ceremonię rozpoczęcia dożynek, dlatego że no, zerwały się takie silne opady deszczu, które uniemożliwiły nam pobyt na świeżym powietrzu. Wszyscy schroniliśmy się pod namiotami, no ale po 15 minutach pogoda wróciła do takiej, którą oczekiwaliśmy. Później Rymań, przed nami jeszcze Siemyśl i Dygowo. Tydzień wcześniej jeszcze dożynki odbyły się w miejscowości Gościnie. No tutaj ona rozpoczynała ten proces dożynkowy. Natomiast zwieńczenie tych wszystkich dożynek są dożynki powiatowe 19 września, sobota, teren rekreacyjny w Zieleniewie, tam gdzie jest ten dziki chyba zachód. Bardzo dobry program. Oczywiście rozpoczynamy jak zwykle mszą polową. Później szereg pokazów. Mamy zaproszonych bardzo dużo gości. No i atrakcja wieczoru, zespół Bratanki, chyba taka marka bardzo rozpoznawalna, warto wtedy być, a po zespole Bratanki zespół After Party to chyba taki lider w zakresie muzyki disco polo, czyli taki łatwy, przyjemny i miłej dla słuchania, no ale to też później możliwość takiego zapewnienia sobie wieczoru tanecznego. Każdy, kto z Państwa ma ochotę, od godziny 12 zapraszamy do Zieleniewa. Oczywiście wstęp wolny, zabrać należy sobą siebie, rodzinę, dobry nastrój. Myślę, że parasole nie będą potrzebne.
Ja to trochę żałuję, bo był ostatnio w Rumaniu konkurs na sprytnego chłopa. Myślałem, że pan starosta wystartuje. No teraz nie wiem, do czego mi bliżej, czy do chłopa, czy do sprytu, ale konkurencje oczywiście były wymagające, bo i toczenie tego wielkiego koła od traktoru, no tutaj rzeczywiście i spryt, i siła fizyczna jest potrzebna, czy też jazda, czy też bieg z taczką wypełnioną, z tymi balotami słomy po żniwach. No wszystkie konkurencje są wymagające, ale to też pokazuje, jak świetnie można się bawić, tak? Tutaj nie trzeba w tym momencie żadnych jakichś skomplikowanych urządzeń, żadnych jakichś skomplikowanych inwestycji. Prosty kawałek utwardzonego placu, dobry nastrój, dobra zabawa, dobry wodzirej, który to oczywiście prowadzi. No i też kwestia dotycząca ludzi, którzy chcą w tym wystąpić, a w Gwinei Rymanie takich ludzi nie brakuje, więc to zawodnictwo między poszczególnymi sołectwami tam jest takie bardzo, bardzo wyraźne, ale to jest takie zawodnictwo bardzo przyjazne, ale też trzeba wspomnieć jeszcze jedne rzeczy dotyczące gminy Rymań, bo mieliśmy też okazję wręczyć nagrodę za najbardziej bezpieczne gospodarstwo rolne w województwie zachodniopomorskim. Mamy rodzinę rolników, która zajęła trzecie miejsce. No, w gospodarstwie rolnym rzeczywiście notuje się szereg wypadków. Dzisiaj jest, powiedzmy, te maszyny są wiele bardziej bezpieczne, mają specjalne osłony ochraniacze, ale przecież każdego roku prasa, media donoszą o jakichś wypadkach. Często właśnie też z udziałem dzieci, którzy pomagają przy żniwach, dotyczące obsługi maszyn rolniczych. Dzisiaj, powiedzmy, jest tego znacznie mniej. Zgadaliśmy się, proszę Państwa, ale jeszcze jeden temat, który sobie wynotowałem, to muzeum. Przekroczone 120 tysięcy osób i zanosi się na rekord, jeżeli idzie o liczbę odwiedzających w tym roku. No tylko się cieszę, proszę Państwa, z tego powodu. To na pewno bardzo bogata oferta, to na pewno aktywna działalność pana dyrektora, który tutaj stara się wszystkich zachęcić. Przecież pan dyrektor dopiero jest kilka miesięcy na tym stanowisku, a już odniósł parę spektakularnych sukcesów. Proszę Państwa, skansen morski przynosi te oczekiwane rezultaty, o których zawsze rozmawialiśmy, czyli była to inwestycja udana, a no, nie wchodząc jeszcze w jakieś szczegóły, staramy się pozyskać kolejne elementy, aby poszerzyć naszą bazę. Myślę, że rok 2015, może pierwsze półrocze 2016 może przynieść ten efekt, że pozyskamy kolejne tereny, kolejne elementy, które jeszcze bardziej wzbogacą ofertę naszego muzeum. I tak jak swego czasu miałem możliwość rozmawiania z panem profesorem Zbigniewem Wawrem, który został przedstawiony jako dyrektor największego muzeum wojskowego w Polsce. Ja pozwoliłem sobie na taki komentarz jeszcze największego, a idziemy właśnie w tym kierunku, żeby zasoby Kołobrzyskiego Muzeum pokazać jako jeszcze większe, przynajmniej jeszcze na większej ilościach i większej powierzchni prezentowane. To wszystko, mamy nadzieję, wydarzy się w roku 2015-2016. Szczegóły kończąc niebawem. Kończymy, proszę Państwa. Robert Dzęba prowadził dzisiejszy program, a gościem był starosta Tomasz Tomborski. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.